Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na naszym kolejnym, no już 8. spotkaniu w tej serii. Oczekując z nadzieją. Drodzy Państwo, to niezwykle istotne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to oczekiwanie z nadzieją ma wielkie dla nas znaczenie. No bo bez nadziei jak się żyje? Sami wiecie. Witam Was zatem serdecznie. Niektóre osoby bardzo wiernie uczestniczą we wszystkich spotkaniach. Te, które nie dały rady wcześniej, witam Was szczególnie serdecznie i wierzę, że będziemy mieli razem dobry czas. Dzisiaj będziemy mówili na temat oczekiwania z wiarą. Chcielibyśmy zatem zaraz przejść do naszego tematu, ale jak zawsze na początku, teraz już nowy zwyczaj wypracowaliśmy, zatem chciałbym zaprosić Was, abyście na moment skłonili swoje głowy do wstępnej modlitwy. Wszechmocny Boże, jesteśmy świadomi, że bez Ciebie nie możemy niczego osiągnąć ani nic zrobić, ale z Twoją mądrością i obecnością Twojego Ducha jesteśmy w stanie pojmować głębiej i więcej. Dlatego zapraszamy Cię gorąco o błogosławieństwo, prosząc dla nas obecnych tutaj i dla wszystkich internautów, którzy w tej chwili już także uczestniczą w tym spotkaniu. Dziękujemy za to, że zawsze wysłuchujesz i błogosławisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy Państwo, tak, ta minutka czasu, którą zawsze mamy na początku, przed rozpoczęciem naszego spotkania, służy nam temu, abyśmy na pewno połączyli się z internetem już tak bezszelestnie, dobrze i mogli witać tych, którzy są z nami. Państwo oczywiście doskonale pamiętają, że naszym tekstem przewodnim całej serii jest tekst pochodzący z listu apostoła Pawła do Galatów, 5 rozdziału i tam 22 i 23 werset. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Teraz powinienem podkreślić wierność, bo to dzisiejszy nasz temat, ale przed nami jeszcze łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. No pewnie. Z tym, że drodzy, jeśli na naszym spotkaniu mamy mówić o tym owocu Ducha Świętego, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeśli szukać będziecie owocu na jakimkolwiek drzewie, to nie szukajcie, chyba że pomyślicie, że drzewem jest człowiek. Faktycznie nie przesadzam, w tym pamiętacie zapewne, że cytowałem już na tym miejscu pierwszy psalm z Księgi Psalmów, bardzo piękny psalm, który przyrównuje sprawiedliwego, szczęśliwego człowieka do drzewa. I jest to ten człowiek, który, jak pamiętacie, który w swoim życiu idzie wiernie za Bogiem, to znaczy ani nie idzie drogą grzeszników, ani nie stoi na drodze tych upadających ludzi, ani też nie zasiada w gronie szyderców, ale jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I to jest właśnie to piękne. Kiedyś pamiętam, przygotowałem sobie takie wystąpienie na temat tylko tego trzeciego wersetu. Co to znaczy być jak drzewo? O, ja chętnie bym się podzielił, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj nie. Dzisiaj będziemy mówili o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy muszą pamiętać o tym, żeby żyć owocem i owocować owocem Ducha Świętego, żeby ten owoc u nas się pojawił. Drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz. Wiecie, to porównanie do drzewa właśnie sobie przypomniałem. Chyba nigdy my wszyscy nie zrozumiemy tak dobrze, czym jest drzewo w Piśmie Świętym, jeśli nie sięgniemy troszeczkę do tego, jak myślą ludzie mieszkający w Palestynie, w Izraelu. Byłem w Izraelu i byłem na górze Karmel. To bardzo ciekawe. Powiem Państwu, że kiedy zauważyłem tam przez wieki, kiedy wojny toczyły się na tamtych terenach bardzo często, wycinano wszystkie drzewa, jakie tylko można. Potem przyszły upały, przyszły wiatry, wywiały całą glebę, całą ziemię i później Żydzi zdecydowali, że muszą sprowadzić do Izraela setki, faktycznie tysiące ton nowej, uprawnej ziemi, przykryli takim dywanem świeżej ziemi, nawet całą górę Karmel i na niej zasadzili drzewa. Byłem zdumiony, bo myślałem sobie, no jak na takiej wysypanej ziemi cokolwiek może urosnąć. A jednak, wyobraźcie sobie, że przykryto tę ziemię siatką maleńkich naczyń, które każdej minuty wypuszczają jedną kroplę wody. Kiedy byłem pierwszy raz w Izraelu, góra Karmel była prawie że ogołocona z zieleni. Nie było tam drzew, były małe krzewy w niektórych miejscach. Kiedy byłem drugi raz, góra Karmel porastała dużymi drzewami. Coś niesamowitego, to jest to, czym jest drzewo.
Ludzie na Bliskim Wschodzie wiedzą, co to znaczy. Porównać człowieka do drzewa, to porównać go do kogoś, kto owocuje, kto przynosi pożytek dla innych ludzi, kto służy, kto pracuje. I to jest właśnie to tak ważne. Ale dzisiaj mamy mówić na temat wiary. Wiara, albo inaczej życie w wierności. Oczywiście, jeżeli mówimy o wierności, to zastanawiamy się komu, dlaczego, w jaki sposób, na ile jesteśmy zobowiązani do tego. Chcemy się zająć życiem w wierze, co oznacza życie w wierności zawsze. Zawsze łączymy te słowa ze sobą, bo nie da się być niewiernym, ale za to wierzącym. To jest niemożliwe. Musimy połączyć te rzeczy zawsze i w taki sposób tylko będą one funkcjonowały w naszym życiu. Powiem Państwu, że kiedyś słyszałem takie ciekawe kazanie. Pewien człowiek, pewien pastor wygłaszał i użył takiego porównania, że życie z wiarą polega na tym, że musimy tą wiarę pokazać w życiu w jakiś sposób. Nie przez przytakiwanie, to za mało zdecydowanie. Nie przez intelektualną świadomość czegoś, to też jest zdecydowanie za mało. To trzeba pokazać życiem. Jak to się po rosyjsku mówiło, bo to był Rosjanin, wtedy powiedział ukaż na diele. Pokaż to w życiu, jak to ma być. Chyba podzielę się z Państwem pewną zabawną historią, którą pewnego razu usłyszałem. Prawdopodobnie jest to wymyślona historia, ale opowiada o tym, że papież pewnego razu, któryś z papieży, ciężko zachorował na serce. I w związku z tym lekarze po diagnozie stwierdzili, że nie ma innego wyjścia, jak będzie musiał mieć transplantację serca. Więc potrzebował serca. I kiedy stał w oknie swojego pałacu, jak zwykle przed placem świętego Piotra, przemawiał do ludzi, potem powiedział o swoim problemie zdrowotnym i powiedział, jakby to dobrze było, jakbym mógł od kogoś mieć serce. I cały tłum stojący powiedział, ja ci dam serce moje. Papież odezwał się podobno wtedy i powiedział dobrodusznie, ale ja nie potrzebuję tylu serc, ja potrzebuję tylko jedno. Wiecie, jeżeli jesteście wszyscy chętni, to zrobimy taką jedną maleńką próbę. Ja wypuszczę z mojego okna jedno piórko i ono będzie cały czas opadało w dół, na kogo spadnie, ten odda mi swoje serce. Ludzie patrzyli w milczeniu. Piórko papież wypuścił i piórko wiane lekko wiatrem, powiewane z jednej strony w drugą, potrafiło się przesuwać powolutku, coraz niżej, a kiedy już docierało do ludzi, to, co można było usłyszeć na placu Piotra, gdzie wszyscy milczeli, to jedynie uśmiechacie się Państwo, dlatego że ta wymyślona historia mówi o jednej rzeczy. My często deklarujemy wiarę, chęć służenia, ale gdy przyjdzie do konieczności pokazania tego, nie ma nas wtedy i to bardzo szybko. Zatem jak możemy żyć życiem wierności? Chciałbym podzielić się z Wami czymś bardzo ciekawym. I drodzy Państwo, no tak, tutaj mamy ten stos Pisma Świętego. Jak wiecie, to już jest od wczoraj Wasze Pismo Święte. Z tym, że niektórzy powiedzieli mi, wolimy tego nie dźwigać, tam i z powrotem, żeby następnego dnia przynosić. Jeżeli chcecie, możecie dźwigać, śmiało. Ale chciałbym, kto nie ma, a chciałby przeczytać ważny tekst w Piśmie Świętym, to jest przekład według Biblii Gdańskiej, tak zwanej z XVII wieku, stary przekład, jednak ta Biblia, dzisiejsza Biblia Gdańska daje współczesnym językiem, oddaje to samo. Pamiętacie Państwo, mówiłem Wam troszeczkę na ten temat, że zapytany kiedyś, które Pismo Święte należy czytać, które jest właściwe. Pamiętam, było to właśnie w Melbourne, kiedy niedawno prowadziłem wystawę Biblii w jednym z katolickich kościołów i to było coś fantastycznego. Wszyscy czekali, że teraz powiem, ta Biblia, tamta Biblia, jakaś tam, a ja powiedziałem, najlepszym Pismem Świętym jest to, które czytacie i rozumiecie. Bez względu na przekład, bez względu na to. Zatem sięgnijcie do tego Pisma Świętego i chciałbym Was dzisiaj zachęcić, abyście otworzyli to pismo w tej chwili na stronie 789. 789 strona rozpoczyna proroctwo Habakuka. Proroctwo Habakuka zawiera bardzo interesujące teksty, dlatego chciałbym, abyście zwrócili uwagę na drugi rozdział, strona 789, rozdział drugi i tam wiersz czwarty.
Macie Państwo wszyscy otwarte? Doskonale. W takim razie czytamy. Oto człowiek niesprawiedliwy zginie, ale sprawiedliwy ze swej wiary żyć będzie. Trzymajcie otwartą Biblię na tym tekście. Ja chciałbym wam pokazać to także na ekranie. Macie to na ekranie, ale jak widzicie, tutaj użyłem innego przekładu i tak dla porównania macie Państwo teraz możliwość zerknąć, jak to jest. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Faktycznie mówimy o tej samej prawdzie. Mówimy dokładnie o tym samym. Czy wiecie, że te słowa, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, znajdują się 4 razy powtórzone w Piśmie Świętym? W różnych księgach. I to bardzo ważne. Dlatego teraz już, żeby nie fatygować was, kto zdąży sam, to zapraszam, znajdźcie, a ja na ekranie pokażę tekst zapisany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian. I tam w liście do Rzymian, w rozdziale 1 i w wierszu 17, napisane jest coś takiego. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jest tak napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Powiem, jak czytam Pismo Święte i jeśli natrafiam na podobne słowa, momentalnie w mojej głowie pojawia się pytanie, dlaczego drugi raz to samo? A co byście powiedzieli, gdy przeczytamy trzeci raz to samo, tym razem w liście Pawła do Galacjan w 3 rozdziale 11 wierszu? A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jeszcze jeden fragment. Fragment z listu do Hebrajczyków. Także apostoł Paweł, chociaż wielu teologów twierdzi, że to nie apostoł Paweł napisał, zawsze się bawię tym, bawi mnie to bardzo, bo się zastanawiam, dlaczego kwestionuje się. Bo Paweł pisał we wszystkich listach o czymś innym, ale w liście do Hebrajczyków pisze o innym zagadnieniu. To znaczy, że to już nie Paweł, skoro co innego poruszył. Dlaczego? Tak czy owak, czy to są leksykalne, czy jakiekolwiek inne powody, wierzę głęboko, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków i tam w rozdziale 10 i wierszu 38 napisał takie słowa. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To bardzo ciekawe. 4 razy powtórzone w Biblii to samo zdanie. Człowiek sprawiedliwy, albo inaczej prawy, człowiek posłuszny Bogu żyje dzięki wierze, czy z wiary, przez wiarę, jakbyście nie wyrazili tego, to cały czas mówimy o tym samym. Chciałbym, abyśmy przez moment potraktowali te wszystkie teksty jako jeden tekst, który mówi dokładnie tę samą prawdę. I jeżeli potraktujemy je jako jeden tekst, to mamy pierwszą rzecz bardzo ważną. Życie otrzymujemy przez wiarę, która czyni nas sprawiedliwymi. Chciałbym, abyście Państwo to dobrze zrozumieli, co napisałem tutaj. Co to znaczy, że czyni nas sprawiedliwymi? To znaczy, że takimi nie jesteśmy, ale zostaliśmy określeni jako sprawiedliwi. Zostaliśmy, jak Pismo Święte naucza, usprawiedliwieni. To jest bardzo istotne. Załóżmy, wrócę do przykładu, o którym już kiedyś mówiłem. Jesteśmy w większości tutaj rodzicami, zatem wiemy dokładnie, że kiedy dziecko coś nabroi w szkole, czy w jakiś sposób nie jest obecne, cokolwiek by się nie stało, rodzice piszą usprawiedliwienie. Czy usprawiedliwienie waszego dziecka sprawia, że ono już teraz nie będzie chore w związku z tym, że wy napisaliście? Nie. Nadal jeszcze jest chore. Ale to sprawia, że jesteście uznani za usprawiedliwionego, za sprawiedliwe, że wszystko jest załatwione. Bóg dokonuje czegoś takiego z nami. Jeśli przychodzimy z wiarą do naszego Boga, Bóg nas usprawiedliwia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. On mówi, traktuję cię, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Jest wszystko załatwione. To jest początek dopiero. To wcale nie oznacza, że Bóg tylko będzie nas nazywał, wiedząc o tym, jakimi jesteśmy, a nazywa nas sprawiedliwymi. Taki człowiek naprawdę zaczyna dopiero żyć dzięki całkowitemu uniewinnieniu od postępowania kary i śmierci, gdy tylko uwierzy w Jezusa. Ale jeśli patrzymy na te 4 teksty jako jakby na jeden, to w tym momencie zauważymy inną bardzo interesującą rzecz. Popatrzcie zresztą. Życie utrzymywane jest wiarą, która sprawia, że człowiek jest sprawiedliwy. Ktoś powie, to jest to samo, co tamto poprzednie. Nie, to nie jest to samo. Tym razem wtedy zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę,
nie będąc jeszcze sprawiedliwymi. Teraz ta wiara sprawia, że zaczynamy być sprawiedliwymi. To znaczy wiemy, że jeśli Bóg uczynił dla mnie tak wiele, mogę liczyć na to, że da mi moc, abym zwyciężał nad grzechem i staję się człowiekiem sprawiedliwym. Wiara, wiara, cały czas wiara, wraca z powrotem to samo, ale to jest konieczne. No dobrze, jeśli zatem potraktujemy te cztery teksty jako jeden, to w tym momencie taki wniosek możemy wyciągnąć. Taki człowiek żyje przez wiarę i to w każdych warunkach. W radości wierzy i w smutku wierzy. W bogactwie wierzy i w ubóstwie wierzy. W sile wierzy i w słabości wierzy. Wierzy w swojej pracy i wierzy w swojej pokucie. Upamiętaniu, jak to nazywamy w nowych przekładach. Jest pełny wiary, kiedy żyje, i pełny wiary w obliczu śmierci. Żyje najlepiej, gdy wiara jest najlepsza, to znaczy, gdy żyje w Chrystusie, gdy najbardziej intensywnie wierzy w Jezusa Chrystusa. Ale teraz chciałbym zrobić drugi krok. Potraktujmy te cztery teksty oddzielnie. Co one nam mówią? Pierwszy tekst pochodził z księgi proroka Habakuka z drugiego rozdziału, ten, który Państwo mają wciąż jeszcze otwarty. Popatrzcie na ten tekst jeszcze raz, jeżeli macie go przed oczami. Oto człowiek niesprawiedliwy zginie, ale sprawiedliwy ze swej wiary żyć będzie. A oczekując na pełną dojrzałość, żyjemy przez wiarę, a nie tylko z tego, co oglądamy. Nie tylko z tego, co gdzieś tam ktoś nam powie. My głęboko wierzymy. Ta wiara zamienia się w całą pasję naszego życia. Popatrzcie, to jest pierwszy tekst. Popatrzcie na drugi tekst. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, apostoł Paweł o tym mówi, o miłości bardzo wiele mówi i potem mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten tekst pokazuje wiarę, która prowadzi człowieka do zbawienia od zła, które panoszy się w tym świecie. Coś dzieje się z nami. Rozdział, w którym znajduje się ten tekst, ten pierwszy rozdział listu do Rzymian, jest rozdziałem, który pokazuje okropność natury ludzkiej. Apostoł Paweł zabawił się, opisując wszystkie te złe rzeczy, które cechują dzisiejszy świat, dzisiejszych ludzi. I nie muszę tego powtarzać, wszyscy o tym wiemy. Wystarczy tylko włączyć radio i posłuchać wiadomości. Wystarczy włączyć telewizję i obejrzeć wiadomości. Wystarczy cokolwiek zobaczyć. Wiemy wszyscy, w jakim świecie przyszło nam żyć. My też popełniamy błędy. To nie my jesteśmy tacy święci, a tamci wszyscy obok są źli. Nie, nie. Wszyscy popełniamy źle, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Zatem, co się dzieje? Wiara pomaga nam, aby żyć życiem zupełnie innym. Wzorując się na Jezusie Chrystusie, zapatrzeni w Niego, zaczynamy odczuwać pragnienie być takimi jak On. I to przemieni nas całkowicie. Ale popatrzmy dalej, moi drodzy. Popatrzmy dalej, dlatego że ten trzeci tekst z listu do Galacjan pokazuje wiarę, która przynosi nam usprawiedliwienie, a zatem wybawienie od wyroku śmierci. To jest bardzo ważne. Usprawiedliwieni z wiary stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Stajemy się już ludźmi dobrymi z nazwy. Ten proces usprawiedliwienia, faktycznie to cała wielka teologia w tym się mieści i nie będę zajmował Państwa teraz tak długim wykładem na ten temat, ale najprościej mówiąc jest to coś. Jestem grzesznikiem, Bóg mimo wszystko z miłości przyjmuje nas do siebie i ja przestaję być grzesznym człowiekiem, w tym momencie tylko na zasadzie takiej, że Bóg mnie nazywa sprawiedliwym, chociaż takim nie jestem. Później z wdzięczności do Boga za to, czego dokonał w moim życiu, zaczynam zauważać, że On udziela mi mocy i to wszystko się zmienia. Jednym z moich ulubionych pytań, które stawiam nowym osobom, które poznaję, dzisiaj także z takimi nowymi, młodymi osobami miałem przyjemność spędzić trochę czasu, to jest to, jak poznaliście Chrystusa? Co się stało? Jakie doświadczenia macie? Powiem wam, jeszcze nie słyszałem człowieka, który się nawraca do Jezusa Chrystusa i idzie śladem Jezusa, który by mówił o czymś ciężkim i smutnym. Każdy mówi o zwycięstwie, każdy mówi o radości, każdy mówi o tym, co wiara z nim w życiu zaczyna czynić. I to jest to, co apostoł Paweł sugeruje nam w liście do Galacjan. A co czyni on w czwartym miejscu, czyli w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków i tam 38 wierszu? Tam była mowa, że jeżeli ktoś się wycofa się ze sprawiedliwości, to biada mu.
To przedstawia wiarę, która jest życiem, które wytrwa przy Bogu aż do końca. Dlatego, że wiem, że z wiary można żyć, w związku z tym nie chcę popełnić błędu i nie chcę znikać. Potrzebujemy wiary w oczekiwaniu nieba. Pozwólcie, że zacytuję wam teraz dalsze teksty z listu do Hebrajczyka. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. O cierpliwości to już mówiliśmy trochę na naszych wykładach. W związku z tym wiecie, to jest to, co jest nam niezwykle potrzebne. To jest to, na czym to wszystko musi polegać, do czego się musi sprowadzić. Brak takiej wiary spowoduje wycofanie się. I to jest właśnie to, co w Hebrajczyku w 38 wersecie tego samego rozdziału, z którego teraz cytowałem apostoła Pawła, jest napisane, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Takie wycofanie się nie może się zdarzyć, gdy mamy wiarę. To jest niemożliwe. Nie da się. Wiara strzeże nas bowiem przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Pomaga nam żyć i to całkowicie inaczej. No dobrze. To były takie piękne słowa o wierze. Już teraz wszyscy wiecie, o co nam chodzi, ale mam pytanie. Co możemy zrobić, gdy nam brak tej wiary? Och, ileż ludzi było, którzy przychodzili do mnie z takim pytaniem. Miałem ciocię, którą bardzo kochałem. Mówię w czasie przeszłym, dlatego że niestety już odeszła. Była bardzo mądrą osobą. Bardzo wiele mi pomogła w życiu. Nauczyła mnie wielu spraw. Moja mama była zajęta pracą, żebyśmy jakoś mogli przeżyć. W związku z tym miałem ciocię. Ciocia była sparaliżowana. W związku z tym zawsze była na jednym miejscu. Można było jej powierzyć wszystko, o czym myślałem, co było moją tajemnicą. Wiedziałem, że nigdzie tego nie wyniesie, z nikim się nie podzieli. Była takim doskonałym spowiednikiem, do którego mogłem przychodzić i czerpać jej rady. Ciocia zapytała mnie kiedyś o wiarę. Wiedziała bardzo wiele. Biblię czytała już od lat i znała ją całkiem dobrze, nawet częściowo na pamięć. Ale wiedząc o tym, czym ja się zajmuję i wiedząc o tym, że ja jeżdżę, aby dzielić się z ludźmi tą dobrą nowiną, tym, co najlepsze, powiedziała mi, Romku, możesz mi dać trochę wiary? Ty masz tyle, jak ja chciałabym mieć jej więcej. Nie mogłem. To było niemożliwe. Czy Bóg może nas przyjąć w inny sposób, czy zawsze oczekuje wiary? Dzisiaj na tym miejscu, już przed południem, kiedy byliśmy, niektórzy z Państwa byli i ogromnie się z tego cieszę, mówiliśmy o tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i wierszu 6. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Jakże zatem możemy inaczej podejść do Boga, jeżeli my świadomie nie wierzymy w Boga, ale chcemy, żeby Bóg coś dla nas uczynił? To nie jest możliwe. Chyba na jednym z pierwszych spotkań powiedziałem Państwu o moim osobistym doświadczeniu. To był okres po mojej maturze, kiedy stałem się przez jakiś czas człowiekiem zupełnie niewierzącym. Ale gdzieś ta pustka na kształt Boga była we mnie. Szukałem, czym mogę ją wypełnić. Zacząłem wędrować z miejsca na miejsce, aż pewnego razu, nigdy tego nie zapomnę, byłem sam w domu, na szczęście sam nie zrobiłbym to w obecności innej osoby, ale wziąłem dwa krzesła, na jednym usiadłem, a drugie postawiłem naprzeciwko siebie i wyobraziłem sobie, że Bóg tam jest, że siedzi na tym krześle drugim. I zaprosiłem Boga. To było dziwne zaproszenie. Boże, Ty wiesz, że mam problemy z wiarą. Wiesz, że mam kłopoty z tym, aby Tobie całkowicie zaufać. Ale jeśli jesteś i jeśli mnie słyszysz, droga wolna, zapraszam. Działaj. I zaczął działać. Chwała Bogu. To jest właśnie to. Czy stać nas będzie na to, aby zginąć, zanim uwierzymy? Mam nadzieję, że nie. W jaki więc sposób możemy zdobyć tę wiarę? W jaki sposób możemy po nią sięgnąć?
Paweł napisał dwa inne ciekawe teksty związane z wiarą. Chciałbym się nimi z wami podzielić, bo są niezwykle ważne. Pierwszy pochodzi z listu do Rzymian z 12 rozdziału i tam z wersetu 3. Popatrzcie na ten tekst. Widzę, że niektóre osoby zaczynają radzić sobie śmiało w Biblii i otwieracie je. O to właśnie chodzi. Zapraszam was serdecznie, chociaż ja cytuję ten tekst także na ekranie. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, i teraz słuchajcie, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Rozumiecie państwo, co Paweł napisał? Że tyle, ile nas tutaj jest w tej chwili, że tyle osób, które nas w tej chwili oglądają, wszystkie otrzymały dar od Boga w postaci wiary. Nikt nie może myśleć o sobie więcej, bardziej niż stosownie do miary, którą Bóg każdemu udzielił. No, to jest trochę podejrzany tekst, dlatego że pomyślcie teraz nad tym, jak to Bóg udzielił. A mnie udzielił bardzo małą rację wiary widocznie, skoro tak nie wierzę. Nie, Bóg udzielił każdemu taką wiarę, jakiej on czy ona potrzebuje. Wiara nigdy nie może być mierzona w kategoriach ilości, ale w kategoriach jakości, to znaczy raczej w kategoriach tego, co z nią zrobimy. Niektórzy są tak nabożni, że przyjęli wiarę od Boga, postawili na półce, zarosła już kurzem i stoi sobie na półce, także mają wiarę. Inni zaczęli wiarą tą działać. Karl Molenda, jeden z bardzo znanych linoskoczków amerykańskich, zawsze przechodził, a kiedy szedł po linie nad wodospadem Niagara, to zapytał ludzi przedtem, czy wierzycie w to, że przejdę? Wszyscy wierzyli, ale jak ich zaprosił, żeby wsiedli do taczki, którą będzie prowadził przed sobą, nikt nie wsiadł. No to wierzyli czy nie? Jak to było z tym? Wiecie, łatwo powiedzieć, że wierzę. Łatwo powiedzieć, że jestem człowiekiem, który na pewno... Wolenda niestety ostatnim razem, mając już 70 kilka lat, nie przeszedł i zginął. To jest to, o czym musimy pamiętać, co powinniśmy wiedzieć. Wiara powinna prowadzić nas do znajomości Boga. Wiara niekoniecznie musi nas prowadzić do tego, abym wierzył, co się stanie jutro. Wiara musi nas prowadzić do poznania tego, w którym jest życie wieczne. A to jest żywot wieczny. Jezus powiedział, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. Wiara musi nas prowadzić do pełnej wiedzy o Nim, jakim jest, i doświadczenia tego, czy takim jest rzeczywiście. Jeśli wiara będzie nas prowadziła, czy aby wiara prowadziła nas do znajomości Boga, do zwycięskiego życia dzięki Jego mocy, to stajemy się zwycięzcami w Chrystusie równocześnie i zaczynamy działać zupełnie inaczej. To piękne. Ale kolejny tekst apostoł Paweł podaje, jest bardzo krótki, ale podaje nam już konkretne, bardzo proste rady, jak wierzyć i skąd wiarę brać. Ten sam list do Rzymian w rozdziale 10 i werset 17. Posłuchajcie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. To mój ulubiony tekst. Przez wiele lat pracowałem jako dyrektor stacji radiowej Głos Nadziei tutaj w Polsce i zawsze stawiałem sobie pytanie w takim razie. Czego ludzie mają słuchać w audycji radiowej? Radia Głos Nadziei? Skoro wiara jest ze słuchania, muszą słuchać czegoś, co da im wiarę, w czym pomogę im wierzyć. W takim razie w co się mam wsłuchiwać? Co mam pamiętać? W jaki sposób? Ile tekstów biblijnych powinienem znać na pamięć? Absolutnie nie o to chodzi. Pamięciowe opanowanie tekstów nic nie da. Mam ciekawą informację statystyczną. Jakie znaczenie ma wiara? Pomyślcie państwo. Talmud żydowski stwierdza, całe prawo zostało przekazane Mojżeszowi na górze Synaj w postaci 613 przepisów. 613. Aż mnie kusiło, żeby to zebrać wszystko, ale prawdopodobnie trzymałbym państwa do północy, gdybym miał to wszystko mówić. Kto by to wytrzymał? Bez sensu. 613 przepisów.
Wiecie, co nasi bracia Żydzi z tym zrobili? No w związku z tym nie przestrzegają żadnego, no bo nie, kto by pamiętał o wszystkich i był im posłuszny. I tak się zaczyna dziać. Chodźmy dalej, krok dalej. Król Dawid w psalmie 15 sprowadza je tylko do 11 przepisów, jako bardzo ważnych w życiu. O, wyliczę wam je, wypisałem je sobie tu w komputerze specjalnie, w związku z tym pozwólcie, że to odczytam. Życie nienaganne, pełnienie rzeczy prawych, mówienie prawdy, nieobmawianie, nieczynienie zła, nieznieważanie sąsiada, czucie się wzgardzonym i niegodnym, czczenie bojących się Pana, niezmienianie danej przysięgi, niepożyczanie na lichwę i bycie nieprzekupnym. Wymieniłem 11. To Dawid, jeżeli nie wierzycie, przeczytajcie sobie Psalm 15 i wyliczcie je sami. No to nie koniec. Izajasz w swoim proroctwie, konkretnie w 33 rozdziale i 15 wersecie, życie chrześcijańskie sprowadza do 6 przepisów tylko. Jakie to są te przepisy? Posłuchajcie. Postępowanie sprawiedliwe, szczere mówienie, gardzenie wymuszonym zyskiem, nie branie łapówki, nie słuchanie o krwi przelewie i nie patrzenie na zło. To nie koniec. Jeśli sięgniecie do proroka Malachiasza, on, żeby żyć sprawiedliwie, podaje nam jedynie 3 przepisy, które są bardzo ważne w 6 rozdziale i 8 wierszu. Mówi tak, wypełnienie prawa, okazywanie miłości bratniej i pokorne obcowanie z Bogiem. Ha, tylko 3, już się sprowadziło wszystko. O, to powiem wam, że Izajasz w innym miejscu, w 56 rozdziale, podaje tylko 2 przepisy, które powinny z nas czynić ludzi sprawiedliwych. Pisze tak, w tych 2 przepisach. Przestrzeganie prawa i strzeżenie ręki przed czynieniem złego. Ale Habakuk do życia podaje tylko 1. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy to nie jest niesamowite? Ja nie chcę powiedzieć, że tamci prorocy popełniali błędy. Absolutnie daleki jestem od stwierdzenia, że cokolwiek mówimy o tych rzeczach, to są niewłaściwe, bo my musimy się skupić na tych wielu przykazaniach. Mówiliśmy już o 10 tutaj. Nie lekceważę żadnego z przepisów, ale we wszystkim potrzebna jest nam wiara. Niesamowite. Pozwólcie mi na jeden cytat, który chciałbym w tej chwili przytoczyć. Napisał to wielki kaznodzieja baptystyczny, żyjący w XIX wieku, człowiek ogromnej wiary, jest to Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon napisał niesamowite słowa. Pokażę wam je, żebyście śledzili, gdy będę czytał. Wiara w Boga nie jest małą rzeczą. Jest ona wskaźnikiem serca pojednanego z Bogiem i oznaką prawdziwego uduchowienia naszego umysłu. Jest istotą prawdziwego nabożeństwa i korzeniem szczerego posłuszeństwa. Ten, kto wierzy swojemu Bogu, pomimo swoich grzechów, oddaje mu większą cześć niż cherubiny i serafiny w ich nieustannej adoracji. Mała rzecz, wiara, pisze dalej Spurgeon. Jak to się więc dzieje, że niewiara jest tak wielką zbrodnią, że jest skazana na potępienie jako główne przeklęte zło, które zamyka ludziom dostęp do nieba? Jeśli cokolwiek innego stawiasz na pierwszym miejscu, daj pierwszeństwo wierze. Nie jest to daremna rzecz, bo chodzi o twoje życie. Piękny cytat, prawda? Zachwyciłem się nim, bo pomyślałem, ten człowiek wie, o czym mówił. Ten człowiek doskonale wie, co jest najważniejsze w moim życiu. On wie, w jaki sposób powinienem żyć. Powinienem żyć życiem wiary. No dobrze, czemu będzie służyła ta wiara, jeśli już przyjmę ją w darze od Boga i zacznie ona pracować w moim życiu? Zatytułowałem tę część Wiara w służbie i jedności z Chrystusem. Służbie dla Chrystusa. Ale wiecie, na czym polega służba dla Chrystusa? Absolutnie nie na zamknięciu się w zakonie. Absolutnie nie na tym, że uciekamy od społeczeństwa, bo jesteśmy tak święci. Jezus powiedział, że jeśli mnie miłujecie, to co uczyniliście tym najmniejszym ludziom, jak służyliście mnie, uczyniliście. A zatem to wszystko działa zupełnie inaczej. Inaczej niż potrafilibyśmy sobie wyobrazić.
Wiecie już, że ja najczęściej teksty biblijne pokazuję na ekranie z określeniem Boże spojrzenie. Tak mi się to spodobało, dlatego że Boże spojrzenie jest to po prostu to, co Bóg mi mówi na kartach Słowa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 31 werset. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Człowiek wierzący w taki sposób funkcjonuje. Cokolwiek nie czyni, wszystko robi na chwałę Bożą. Ktoś mi powiedział, pastorze, nie przesadzajmy. A jeżeli ja jestem stolarzem, to co? Muszę tylko ławki do kościoła robić? Cokolwiek robimy, róbmy na chwałę Bożą. Wtedy zrobimy to uczciwie, rzetelnie i najlepiej, jak tylko można. Apostoł Paweł napisał to do Koryntian. A Korynt był miastem bożków. Ale nowi naśladowcy Chrystusa mieli prowadzić życie tylko ku chwale Bożej. I właśnie Paweł nawołuje ich do wierności w służbie Bogu. To jest niesamowite. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Ważne. Zatem wierność w służbie. Jak to wygląda? Ten tekst wyraźnie o tym mówi. Popatrzcie na głębię tej zasady, bo ona jest niezwykle ważna. Bóg jest Bogiem wszystkiego i Bogiem absolutnie wszystkich. Dlatego winniśmy wszystko, co mamy i co czynimy, wykorzystywać ku Jego chwale. Bóg nie jest na tyle chciwy tej chwały, że po prostu domaga się czci, której wcale nie musimy Mu oddawać. Nie. Bóg jest naszym stworzycielem. Jeśli potrafimy szanować lekarza, który pomógł nam wyjść z choroby, jeśli potrafimy szanować człowieka, który udzieli nam dobrej rady, jeśli idziemy do gabinetu jakiegoś psychologa, prosząc o pomoc w kłopotach, które mamy, to dlaczego nie udać się do najlepszego psychologa? Pan Jacek Santorski napisał bardzo ciekawą książkę. Czytałem ją i bardzo polubiłem. Największy psycholog wszechczasów. I pisze tylko o Jezusie Chrystusie. Faktycznie, powiem Państwu, ponieważ sam też trochę zajmowałem się psychologią, że faktycznie zauważyłem, iż każda mądra książka psychologiczna napisana przez ludzi powtarza zasady biblijne, które znajdujemy na kartach Słowa Bożego. Zasady, które Jezus pokazał, jak żył. Chrystus powiedział do Boga, będąc tu na ziemi, ja Ciebie uwielbiłem, Ojcze. Zatem i my możemy to samo uczynić w naszym życiu, wielbiąc Boga, oddając Mu chwałę. Głębia tej zasady jest znacznie większa, niż nam mogłoby się wydawać. Ale jest to zasada, która penetruje absolutnie wszystko. Ktoś powie, dajcie mi coś ważnego do wykonania, to się tym zajmę. Ale tekst nie mówi o tych wielkich, ważnych rzeczach. Ten tekst mówił o najbardziej prozaicznych, mikroskopijnych. Po prostu, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie. Wszystko czyńcie ku chwale Bożej. Ale ten tekst ma także porusza kompleksowość tej zasady. Wszystko, co czynimy, jest zawsze wyrazem tego, kim naprawdę jesteśmy. Wszystko, co czynimy, wszystko, nawet gdy pokłóciliśmy się z kimś, nawet kiedy złość na kogoś nas niemalże rozsadza wewnętrznie, pokazuje tylko, kim jesteśmy. Tak więc każdy czyn może się stać naszą ofiarą dla Boga. Może się stać czymś niezwykle ważnym. Bóg nie oczekuje od nas wcale sukcesu. Bóg oczekuje od nas wierności. Popatrzmy jeszcze na inny tekst, który pochodzi także z listu do Koryntian, tym razem 2 listu i ostatniego rozdziału tego listu, 13 rozdziału i werset 5. Sami siebie poddawajcie próbie, czy trwacie w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że nie wytrzymaliście próby. Ten tekst jest także niesamowity. Zwróćcie uwagę,
poddawajcie sami siebie próbie, czyli kontrolujcie, czy rzeczywiście jesteście ludźmi wypełnionymi wiarą, czy wierzycie, że Jezus Chrystus jest w was. Ile ludzi spotkałem, którzy boją się coś takiego wypowiedzieć. Uważają, że byłoby to zarozumialstwem. Cóż ja mogę powiedzieć, że Bóg jest we mnie? A jeśli jest, to wstydzimy się tego? A jeśli jest, to jest nam naprawdę tak trudno? Nasza wiara powinna mobilizować nas do takich ważnych kroków i prowadzić do jedności z Chrystusem. Proszę zwrócić uwagę, wypisałem teraz cztery takie myśli. Pierwsza myśl. Pierwszym aktem wiary jest opisany, jaki opisany jest w Piśmie Świętym, jest przyjęcie, jakby przywłaszczenie sobie Jezusa Chrystusa. Nauczyliśmy się śpiewać pieśni. I kiedy śpiewacie ją wieczorem na koniec spotkań, zauważam, że robicie to coraz głębszym przekonaniem. Należę do Jezusa, a Jezus moim jest. Druga myśl. Działania wierzącego uwidaczniają mieszkającego w nim Chrystusa. Jeśli wiem i jestem świadomy obecności Chrystusa we mnie, wtedy moje działania pokazują to. Ja wcale nie muszę o tym mówić. Ludzie będą zauważali to. Pamiętacie sytuację, o której wam opowiedziałem na jednym z pierwszych spotkań? To było w Warszawie wiele, wiele lat temu. Bardzo chłodny, mokry, jesienny dzień. Wszyscy tuliliśmy się w tramwaju do siebie, kiedy jechałem. I któraś z pań stojąca tuż obok mnie popatrzyła na mnie i powiedziała: pan to chyba nie ma żadnych problemów. Nie mogłem uwierzyć jej słowom. Kiedy zamieniliśmy się potem i powiedziałem: wie pani co, rzeczywiście nie mam. Bo przekazałem wszystkie problemy mojemu przyjacielowi. Tym razem ona nie uwierzyła. Ale to prawda. To jest prawdą, że możemy przesunąć na Jezusa wszystko, co nas dręczy, a On udzieli nam pomocy. Trzecia myśl. Każdy chrześcijanin szczerze pragnie zrozumieć drugiego chrześcijanina. Jakby nam dobrze było na tym świecie, gdybyśmy się kierowali taką zasadą. O ile łatwiej byśmy rozumieli ludzi, którzy cierpią, żeby im pomagać. I o ile ludzie rozumieliby nas, kiedy potrzebujemy pomocy i wsparcia. I w końcu wśród chrześcijan istnieją różnice, które niekoniecznie zakłócają pokój i zdrowy rozwój. Ale najczęściej tak się niestety dzieje, że zakłócają i coś z nami się dzieje. Tak, moi drodzy, jeśli miałbym podsumować to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, a mówimy cały czas o wierze, to na koniec powinienem powiedzieć o wielkim znaczeniu wiary w życiu człowieka. Faktycznie nie będę wam wiele sam mówił. Zwróćcie uwagę znowu na kolejny tekst biblijny. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 3 i wiersz 23. Tym razem cytuję to za przekładem Piotra Zaremby. Przed przyjściem zaś wiary, jako zamknięci byliśmy strzeżeni przez prawo, aż do objawienia mającej nadejść wiary. To jest bardzo ciekawy tekst. Ten tekst mówi, że przed przyjściem wiary byliśmy zamknięci i strzeżeni przez prawo. Ale dlaczego? Co miał na myśli? W jaki sposób strzegło nas prawo? Spróbujmy popatrzeć na ten tekst, bardzo analizując go tak drobiazgowo. Po pierwsze, przed przyjściem wiary. To znaczy nie mieliśmy pojęcia, czym jest wiara. Nie wiedzieliśmy, na czym to polega. Ludzie tam mówią wkoło, a my nie mieliśmy pojęcia o tym, w związku z tym wcale nie zajmowaliśmy się sprawą wiary. Faktycznie nasza duma pozwalała nam na to, aby całą sprawiedliwość, jakieś osiągnięcia życia przypisywać sobie samym. Ale to tak nie może być. Tak nie było. To było przed przyjściem wiary. Potem byliśmy zamknięci, apostoł Paweł napisał, strzeżeni przez prawo. Zawsze obracaliśmy się w sferze zakonu, w sferze prawa, to znaczy zakazów, co wolno, co nie wolno. Znacie tego rodzaju pytania? Ludzie przychodzą do mnie i mówią: pastorze, no to dobrze, to co mi wolno, a czego mi nie wolno? Ja nie jestem od tego, żeby takie rzeczy mówić ludziom. Doradzam im: modlcie się, a Pan Bóg da wam odczucie, co jest niewłaściwe, a co jest właściwe.
Ja nie jestem od tego. Mogę wskazać teksty biblijne, ale i to tak nie zmieni wiele, tak długo, póki nie zaczniemy wierzyć. Zatem zwróćcie uwagę, znaczenie wiary jest ogromne. Faktycznie każdym grzechem sprzeciwiamy się prawu. Każdy nasz upadek. Wcześniej nie odważyliśmy się przeciwstawić zakonowi, ale teraz rozumiemy, że nasze grzechy odsuwają nas od prawa Bożego. Tak więc zakon, czy to prawo, trzymało nas pod strażą. Byliśmy w niewoli tego. Teraz, kiedy przyjęliśmy Chrystusa, przestał istnieć zakon? Znam takich chrześcijan, którzy mówią, że Pan Jezus, kiedy przybity został do krzyża, przybity został także zakon. Już nie ma przykazań. Błagam, tylko tak nie myślcie. Jak mógłby usunąć przykazania, których sam przestrzegał? Jak mógłby usunąć przykazania, które sam ustanowił i sam przekazał? On nie usunął żadnego zakonu, ale daje moc, abyśmy stali się mu posłuszni. I w końcu tekst ten, który czytaliśmy, mówi, że aż do objawienia mającej nadejść wiary. Zrozumieliśmy, w co powinniśmy uwierzyć. Jak powinniśmy uwierzyć. Zobaczyliśmy, co oznacza uwierzyć. Gdy przyszła wiara, uwierzyliśmy. I wszystko stało się inne. A zatem nie mam nic więcej do powiedzenia, poza jedną rzeczą. Zachęcam was. Wiecie, dlaczego idę w tym kierunku. Śpiewajmy razem to, czego nauczyliśmy się już na tym miejscu, bo to niezwykle ważne. Mój Jezus mnie na wieki miłuje, tam gdzie On jest, tam zło nie króluje. Ale że do Jezusa, a Jezus mówi, wtedy to właśnie Jezus się zjawił. Należę do Jezusa, a Jezus piękne słyszeć was śpiewających takie słowa. Życzę wam tylko, aby przynależność do Jezusa stała się udziałem absolutnie każdej osoby. Abyście poczuli tę moc, która wypływa właśnie z tego. Pozwólcie, że zaproszę was do modlitwy. Schylmy nasze głowy w modlitwie. Ukochany Panie, mówiliśmy o czymś, co wydaje się takie bardzo enigmatyczne i trudne. Mówiliśmy o wierze. Ale równocześnie o wierze, która jest koniecznością, która jest warunkiem niezbędnym naszego życia. Drogi Panie, chcę z pokorą prosić, abyś w tym darze, którym przekazujesz nam wiarę, odpowiedniej ilości, w odpowiedni sposób,
sprawił, żebyśmy z nich zechcieli z niej korzystać. Abyśmy umieli wiarą uchwycić się Ciebie i zapatrzeni w Ciebie iść z Twoim śladem nieustannie przez życie. Mówimy na tych spotkaniach cały czas o owocu Ducha Świętego i wyliczamy te wszystkie elementy. Boże, dzięki za tą radę. Bo chrześcijaństwo to coś więcej niż doktryna. Chrześcijaństwo to po prostu praktyka życia. Pomóż nam, byśmy stali się Twoimi naśladowcami, nieustannie, wszędzie. Oddajemy się w Twoje ręce i ufamy mocno, że wysłuchasz. A naszą prośbę zanosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Zbawiciela. Amen. Drodzy Państwo, widzicie już na ekranie tytuł naszego jutrzejszego spotkania. Czekajmy z wstrzemięźliwością. Ojej, jakie to straszne słowo. Ale ono tam jest. W tym tekście ono tam jest. Czym jest wstrzemięźliwość? O czym będziemy mówić? Nie zdradzę teraz, jedynie zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejsze spotkanie. Ktoś z Was być może już zauważył, że przeskoczyłem jeden element owocu Ducha Świętego. Powinna być jeszcze łagodność wcześniej. Ale zrobiłem to absolutnie świadomie. Łagodność zostawiłem na przyszły piątek. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu zostały nam jeszcze 3 spotkania i aż mi smutno, bo tak się już rozochociłem, będąc z Wami, że wierzę, że będziemy mogli przeżywać jeszcze wiele fantastycznych chwil. Ale to wszystko jest możliwe. Mimo, że przyszło mi żyć w Australii, wierzcie mi, że mimo tego internet pozwala nam być regularnie ze sobą w łączności. Kto wie, może znajdziemy jakiś sposób, abyśmy dalej mogli kontynuować nasze rozważania. A teraz życząc Wam wszystkiego, co najlepsze, chcę prosić, abyście skorzystali z zaproszenia gospodarzy, którzy za tymi białymi drzwiami, które za moment otworzę, możemy podejść, żeby porozmawiać. Być może szereg z Was ma często pytania. Będę wdzięczny, jeśli będę umiał odpowiedzieć oczywiście. Nie wszystko wiem i nie wszystko potrafię, ale jeśli będę umiał, zrobię to z wielką radością. Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa. No i nie żegnam się, skoro spotykamy się jeszcze tam.